pacjentki przez PEGA, czyli przez przetokę wyłonioną z powłok brzusznych bezpośrednio do żołądka i wyłoniony dren z samego żołądka, czyli pokarm podajemy bezpośrednio do żołądka. Toaletę jamy ustnej. To będzie tak. Wszystko tak. Pani Zosiu, otworzymy usta, umyjemy usta. Wysunąć język. O, tak bardzo ładnie. Czy chce pani posmakować to, co będzie pani jadła? Oczywiście. Na łyżeczce możemy podać do ust, na czubek języka. To, co pacjentka będzie miała podawane przez PEGA. Pani Zosiu, mogę panią nakarmić? Cieszę się bardzo, że wyrażę pani zgodę. Karmimy w pozycji półsiedzącej lub siedzącej, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do karmienia zabezpieczamy pościel pacjentki i obserwujemy stan skóry wokół PEGA. Skóry nie mamy uszkodzonej, nie mamy zaognionej, nie mamy przecieku wokół PEGA, wokół drenu, zatem możemy umyć tylko i wyłącznie przygotowaną letnią wodą. Gdybyśmy mieli jakiekolwiek zmiany skórne czy przeciek z PEGA, to należy zabezpieczyć skórę wokół PEGA. Każdy PEG zbudowany jest z drenu, z końcówki, z zaciskacza oraz tak zwanego grzybka, którego podczas pielęgnacji należy odsunąć od skóry, oczyścić skórę, wysuszyć, następnie przybliżyć do skóry i raz dziennie albo co pewien czas dren obrócić o 360 stopni, żeby nie wrosła nam się śluzówka od spodniej strony żołądka. Możemy założyć opatrunek, który najlepiej, jeżeli nie będzie z bawełnianego opatrunku, który się siepie, tylko z fizelinowego, odpowiednio nacięty w środku z kółeczkiem bądź w kształcie litery Y. Zabezpieczamy grzybek, przyciskamy do skóry niezbyt mocno, bo jeżeli przyciśniemy zbyt mocno, może nam powstać ucisk i powstać odleżyna. Tak przygotowany PEG do karmienia może nam służyć przez długi czas, przez kilka miesięcy, czasami przez kilka lat, w zależności od materiału, który jest wprowadzany do żołądka. Nabieramy strzykawkę, wkładamy do końcówki, odklipsowywujemy zacisk i sprawdzamy, czy jest zaleganie, przesuwając tłok w górną część strzykawki. Nie mamy zalegania, więc możemy podać pokarm przez PEGA. Przed podaniem właściwego posiłku nabieramy około 30-50 ml letniej przegotowanej wody i z niewielką szybkością, około 40 ml na minutę, podajemy przez PEGA.
Podaliśmy około 40 ml letniej przygotowanej wody, przepłukaliśmy dren. Możemy przejść do właściwego karmienia. Łyżeczką sprawdzamy na wewnętrznej stronie ręki temperaturę pożywienia, która powinna być temperaturą pokojową, nie za zimna, nie za ciepła, z tego względu, że może dojść i do luźniejszych stolców i przede wszystkim do obkurczenia śluzówki i gastrycznych powikłań. Mając napełnioną całą strzykawkę produktu, otwieramy klips i w wolnym tempie około 40 ml na minutę podajemy do żołądka. Podajemy przez kilkanaście minut, utrzymując kontakt z pacjentem nie tylko wzrokowy, ale również słowny. Podaliśmy 300 ml pokarmu. I ważna rzecz, zawsze po zakończeniu karmienia odżywką czy posiłkiem zmiksowanym nabieramy ponownie letnią przygotowaną wodę i płuczemy samego pega. Przepłukaliśmy dren. Szczelnie umieszczamy korek w końcówce pega. Ponownie sprawdzamy stan skóry i opatrunku. Nie przecieka nam, nic się nie dzieje. Pani Zosiu, skończyliśmy karmienie. Dren zabezpieczamy w ten sposób, żeby nie uszkodził i nie wyrwał nam balonika, którym jest najczęściej przymocowany. Zostawiamy pacjentkę na minimum pół godziny w pozycji półsiedzącej i dopiero potem może nastąpić zmiana pozycji ciała na leżącą lub półleżącą, żeby nie cofała się treść pokarmowa do przełyku i do układu oddechowego. Pani Zosiu, wszystko w porządku? Dobrze.